Dzień dobry albo dobry wieczór. Wielką środę, 13 kwietnia. Pozdrawiam Was hasłami ze Starego Testamentu, z Księgi Michała, z 5 rozdziału. Jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. I z Ewangelii Jana, z 12 rozdziału, werset 24. Jezus mówi, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. I słowa księdza Samuela Preisswerka: O Jezu, wszak to sprawa Twa, co się powierzył nam, a że Twa sprawa wiecznie trwa, oręduj za nas sam. Jak ziarnu przeznaczyłeś skon, nim wyda swój obfity plon, tak też dla świętej łaski Twej naturze naszej umrzeć złej, naturze złej i każdej chęci złej. Słowa Ewangelii, które zostały przeczytane, padają w, myślę, dość ciekawym kontekście. Mianowicie mamy 12 rozdział Ewangelii Jana. To już jest w zasadzie końcówka życia Pana Jezusa i tego, co ta Ewangelia opisuje. I mamy już tutaj jasną deklarację, w zasadzie później będzie ona jeszcze tylko potwierdzona, że Jezus jest świadomy tego, że jest Synem Człowieczym, jest tym, który przyszedł na świat wykonać bardzo konkretne zadanie. Przychodzą Grecy i zwracają się do Filipa. Najprawdopodobniej zwracają się do niego, bo ten nosi greckie imię. Przekonani o tym, że do swojego kamrata mogą się w taki sposób zwrócić, robią właśnie to. I mówią to, że chcą po prostu spotkać się z ciekawym człowiekiem. Najprawdopodobniej usłyszeli kilka dobrych słów o Jezusie. No i zwracają się właśnie do Filipa z prośbą, że chcą widzieć Jezusa. Ten nie do końca przekonany, czy może mieć to miejsce, czy Jezus z Grekami w ogóle będzie mógł się spotykać i z nimi rozmawiać, idzie do Andrzeja, najprawdopodobniej prosi go o radę, no i idą razem do Jezusa i mówią, że są tacy i tacy ludzie, którzy chcieliby się z nim spotkać. I wtedy właśnie padają słowa Jezusa, który mówi, że nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. I padają te słowa, które były już dzisiaj czytane. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Myślę więc tak, tak widzę ten tekst, że Grecy są pobudowani, ich pobudki to ciekawość. Usłyszeli, może zobaczyli, no i stwierdzili, że chcą porozmawiać, może zapytać, może podyskutować. Wydaje mi się, że tutaj jakby w tym tekście jest takie napięcie, w którym Jezus mówi, chyba już nie ma za bardzo czasu, jest czas, żeby już został uwielbiony Syn Człowieczy. Już muszę teraz mówić bardzo konkretne słowa. Nie mam czasu specjalnie na dyskusję, ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli zależy wam na tym, żeby zmienić swoje życie, że jeżeli chcecie pójść do przodu, to jest taki moment, w którym musicie się zdecydować, aby pogrzebać starego człowieka. Tutaj nie ma sytuacji, w której można powiedzieć, że no, podyskutuję, zobaczę, może moja ciekawość zostanie zaspokojona. Tutaj Jezus stawia bardzo jasno pewne granice i mówi, jeżeli chcecie pójść dalej, to pewne rzeczy w waszym życiu absolutnie muszą się skończyć. Stary człowiek musi obumrzeć, aby ten nowy mógł zacząć funkcjonować, mógł zacząć żyć i mógł zacząć rosnąć i przynosić stokrotny albo i większy plon. Tak więc myślę, że dzisiejszy tekst w kontekście też jakby Wielkiego Tygodnia jest dającym do myślenia słowem, które mówi nam wszystkim, że każdy z nas ma coś do pogrzebania. Każdy z nas też ma wiele rzeczy do zmiany. Ale jest to piękne, bo Jezus mówi, że jeżeli uświadomimy sobie to, co jest w nas złe, jeżeli pozwolimy temu umrzeć, to mamy nadzieję, że coś nowego powstanie, a to coś nowe da bardzo dobry plon, który może przynieść radość Jezusowi pewnie też, ale przede wszystkim chyba wielu ludziom, którzy będą mogli nas spotkać, nas posłuchać, z nami się w ogóle w jakiś sposób skomunikować. Tak więc życząc nam dobrego Wielkiego Tygodnia, życzę nam, abyśmy umieli rozpoznać to, co w nas złe, umieli zdecydować, aby to umarło i abyśmy umieli
z nadzieją, siłą od samego Jezusa Chrystusa powstać do nowego życia, które będzie przynosiło plon, który będzie mógł być tym plonem, który wybuduje nie tylko Kościół, ale przede wszystkim społeczność z naszym Zbawicielem, który przecież już tak niedługo oddać życie za każdego z nas. Tego Wam życzę. Zostańcie z Bogiem. Niech Bóg Wam błogosławi. Amen.